Dzień dobry. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony najnowszemu dronowi od DJI, czyli Sparkowi. Temu tutaj. Zapraszam do oglądania materiału. Na wstępie chciałbym powiedzieć wszystkim zainteresowanym serią poradników do Phantoma 3, że seria będzie wznowiona po tym, jak odzyskam mojego drona z serwisu. Spokojnie, nic się takiego nie stało, wysłałem po prostu drona na serwis ze względu na powstałe pęknięcia pod silnikami, o czym wspominałem w jednym z materiałów, że jest to bardzo popularne uszkodzenie, które wymieniane jest na gwarancji. Prawdopodobnie zostanie wymieniona cała obudowa. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak zgłosić waszego drona do reklamacji, napiszcie o tym w komentarzu, na pewno przygotuję materiał i pokażę krok po kroku, jak wysłać, jak zgłosić, gdzie trzeba napisać i wymienię całą procedurę i całą listę, jak to należy przygotować. A teraz przejdźmy do drona DJI Spark. Zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie, które jest zawarte w tytule, czyli dlaczego kupiłem drona DJI Spark, najpierw chciałbym opowiedzieć kilka słów o nim. Nie będzie to typowa recenzja, a moje przemyślenia. Drona DJI Spark mam od 2 tygodni i myślę, że już mogę wyrazić swoją opinię na jego temat. Dron jest bardzo mały, jest bardzo lekki, jest w bardzo zwartej obudowie. Można go naprawdę zabrać wszędzie. Wszystkie osoby nie związane z branżą dronów lub się nie znające na dronach myślą, że to jest zabawka, ponieważ on wygląda rzeczywiście jak zabawka i wiele osób myśli, że jest to kolejny dron z supermarketu za kilkaset złotych. Otóż nie. Dron ma fajną bardzo kamerkę, która nagrywa w Full HD. Wiem, dużo osób narzeka w internecie, że nie jest to 4K, tak jak w Mavicu, no ale nie możemy wymagać cudów od takiego maleństwa. Obrazek, jaki wychodzi z tego drona, jest bardzo fajny. Jest to Full HD w 30 klatkach. Niestety 30 klatek nie możemy zmienić na inną ilość klatek, ale moim zdaniem do amatorskich zastosowań to wystarcza. W karcie na górze załączam link do filmu, który nagrałem w ciągu 2 dni pierwszych testów drona DJI Spark. Jest ten materiał bez korekcji kolorów, jedynie go pociąłem, tak żeby to w miarę się dało jakoś oglądać. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, gdy zacząłem ten film obrabiać na komputerze. Sparka możemy kupić w 2 wersjach. W wersji normalnej i wersji combo. W wersji normalnej, z tego co doczytałem, ponieważ nie mam wersji zwykłej, mam wersję combo, ponieważ nie chciałem kupować tego drona bez kontrolera. W wersji normalnej otrzymujemy drona, otrzymujemy baterię do niego, która przychodzi zapakowana w takim oto pudełku. Pudełko jest jakby z lepszego styropianu, jest twarde, można wsadzić się do plecaka i wewnątrz mamy włożonego drona z baterią w ten sposób i otrzymujemy wtedy tylko jedną dodatkową parę śmigieł. W wersji combo przychodzą 2 pary śmigieł, czyli otrzymujemy tak drona, jest tam też jakiś przewód w zestawie i ładowarka sieciowa do gniazdka, która wygląda jak ładowarka do telefonu. W wersji combo otrzymujemy dodatkowo w tym pudełku jeszcze jeden komplet śmigieł. Otrzymujemy 4 osłony na śmigła do drona. Otrzymujemy hub do ładowania 3 baterii. Otrzymujemy też większą ładowarkę, którą możemy podłączyć do tego huba poprzez złącze, które znajduje się od boku tego huba. I w ładowarce znajdują się 2 porty USB do ładowania aparatury, telefonu czy czego tam byśmy chcieli. Dodatkowo w zestawie combo otrzymujemy też torbę, taka jak od Mavica, jest identyczna, z tego co patrzyłem, porównywałem. Do torby elegancko wchodzi nam dron. Otrzymujemy oczywiście kontroler, który jest niemalże identyczny jak ten od Mavica, chociaż różni się kilkoma szczegółami, choćby tym, że nie ma tutaj wyświetlacza. I otrzymujemy jeszcze w zestawie 1 baterię. Czyli mamy drona, na dronie są 4 pary śmigieł, są 4 pary śmigieł dodatkowe. Mamy 2 baterie, mamy dodatkowo torbę na drona, mamy ładowarkę, mamy huba do ładowania 3 baterii, mamy osłonę śmigła i mamy kontroler i przewód USB. Ja dodatkowo od razu przy tym zestawie dokupiłem sobie jeszcze 3 baterię, ponieważ uznałem, że hub głupio by wyglądał bez 3 baterii, ponieważ aż się prosi, gdy są tylko 2 baterie, żeby
zamontować jeszcze trzecią baterię. Jeżeli chodzi o samego drona, mamy trzy sposoby, jakim możemy sterować. Pierwszym sposobem jest sterowanie bez użycia kontrolera i bez użycia telefonu, czyli sterujemy tak zwanymi gestami. Gesty moim zdaniem działają w miarę dobrze, chociaż zauważyłem, że tak jak na materiale, który teraz prawdopodobnie się wyświetla gdzieś w tle, w dużym słońcu nie działają te gesty dość dobrze, przynajmniej to sterowanie za pomocą wyciągniętej ręki. Jeżeli chodzi o machanie do niego i on wtedy zaczyna odlatywać, działa to w miarę dobrze nawet i w dużym słońcu, śledzi nas dość dobrze. Gesty robienia zdjęcia działają bardzo dobrze, za każdym razem mi to zdjęcie wychodziło. Jeżeli chodzi o gest, który został dodany jakoś w ostatnim czasie w aktualizacji do nagrywania, czyli kierowanie jednej ręki w górę, a drugiej trzymanie w dół, nigdy mi też nie zadziałało, nie wiem, może DJI musi to jeszcze dopracować. Ten gest mi nie działał. Moim zdaniem sterowanie gestami jest to bardziej jako bajer, nie powinniśmy tego traktować jako codzienne użytkowanie drona. Dron tak naprawdę najlepiej lata za pomocą aparatury, mamy wtedy największy zasięg. Teoretycznie według producenta w Europie jest to do 500 metrów, bez żadnych modyfikacji. Mi się udało osiągnąć tak naprawdę 400 metrów. Bez żadnych modyfikacji, działa to stabilnie, naprawdę Spark robi robotę. Trzecią metodą, jaką możemy sterować, jest to sterowanie za pomocą tylko i wyłącznie telefonu. Czyli bierzemy drona, włączamy, łączymy się poprzez telefon z siecią Wi-Fi Sparka, wpisujemy hasło i możemy na telefonie wyświetlić sobie wirtualne drążki i nimi sterować dronem, tak samo jak sterujemy aparaturą. Czyli lewy drążek góra, dół, czyli wyżej, niżej, lewo to obrót w lewo, w prawo to jest obrót w prawo. No i prawą gałką przód, tył, lewo, prawo. Oczywiście ułożenie tych drążków możemy sobie modyfikować jak w każdej aplikacji DJI GO. Do Sparka musimy ściągnąć aplikację DJI GO 4, czyli tą dedykowaną do tych Phantomów wyższych i do Inspira chyba dwójki, do Mavica, no i Spark też tam się znalazł w tej nowej aplikacji. Spark jest o tyle fajny, że mimo małych rozmiarów ma też te składane śmigła, czyli tak jak w Phantomie 4 bodajże, w Mavicu na pewno mamy składane śmigła, które możemy rozkładać, składać. O tyle jest fajnie, bo wtedy się mieści do tego pudełka, które przychodzi w zestawie. Nie musimy ich rozkładać przed lotem, w momencie włączenia drona one automatycznie siłą ośrodkową rozkładają się i dron unosi się w powietrzu. Dron został także wyposażony w czujniki. Na dole jest kamerka z dwoma czujnikami. Kamerka podejrzewam, że służy do pozycjonowania. Czujniki służą do wykrywania przeszkód na dole i rzeczywiście jak ten dron unosi się w powietrzu i podłoży się pod niego rękę, to on zaczyna się wznosić wyżej, czyli działają jak trzeba. Z przodu znajduje się tak zwany 3D sensor. Nie wiem dokładnie jak on działa, ale działa dobrze. Jeżeli jesteśmy w trybie włączonych czujników, to rzeczywiście on zatrzymuje się przed tymi przeszkodami, ale w momencie włączonego czujnika dron lata maksymalnie bodajże coś koło 11 km na godzinę. Jak wyłączymy ten czujnik, no to możemy wtedy latać około 24 km na godzinę. Nie jest to maksymalna prędkość Sparka, ponieważ jeżeli kupimy wersję combo lub dokupimy do Sparka kontroler, mamy na kontrolerze przełącznik, który nazywa się Sport. W sporcie Spark lata około 50 km na godzinę, z wiatrem udało mi się wyciągnąć nawet 60 km na godzinę. Dron wtedy staje się bardzo zwinny, robi się z niego taki mały racer. Tylko w trybie sport musimy być czujni, ponieważ wtedy wszystkie czujniki są wyłączone. Jesteśmy zdani tak naprawdę tylko na swoją reakcję, żeby nie przewalić w żadne drzewo, w żadne krzaki lub też w żadną ścianę. Możemy też tym dronem latać w pomieszczeniach wewnątrz. Latałem w moim mieszkaniu, rzeczywiście dron daje radę. Wtedy najlepiej założyć jest osłonę na śmigła, ponieważ w momencie, gdy wleciałem nim do kuchni i byłem nad płytkami, coś się stało, ponieważ chyba czujniki za bardzo się odbijały od płytek, no i dron zaczął trochę wariować i przykleił się do ściany, no ale dzięki osłonom nic się nie stało. W jednym momencie też przez dwa tygodnie, jak sterowałem gestami, przez przypadek chciałem go wyłączyć, żeby wylądował na mojej dłoni, nie mógł też złapać dron tej dłoni, musiałem go złapać i awaryjnie wyłączyć i zahaczyłem wtedy palcem o śmigła, no ale jak widać palec mam cały, także nic się nie stało, jedynie co to śmigło było do wymiany, ponieważ lekko się uszkodziło. Na szczęście w zestawie były śmigła, także nie musiałem czekać na dostawę, żeby sobie polatać. Teraz chciałbym przejść do odpowiedzi na pytanie, które zadałem w tytule filmu. Dlaczego kupiłem Sparka? Spark jest bardzo fajnym, małym, poręcznym dronem, lata naprawdę stabilnie, ma wszystkie systemy, które były w Phantomie 3, plus ma też te czujniki.
Fakt faktem, że na baterii teoretycznie według producenta możemy polatać do 16 minut. W moim przypadku wychodziło zazwyczaj 12 do 14 minut w zależności od warunków pogodowych. Ale z racji tego, że mam 3 baterie, no to tak naprawdę na 3 bateriach mogę latać około 40 minut. Parka kupiłem dlatego, że jest, tak jak wspomniałem, małym dronem, którego mogę zabrać w plecak. Ta torba tak naprawdę mieści się do plecaka takiego zwykłego, turystycznego czy też miejskiego. Mogę go zabrać na każdą wycieczkę, czy jadę rowerem, czy idę na pieszą wycieczkę, nie muszę taszczyć wielkiego plecaka z Phantomem 3. A obrazek z tego drona naprawdę wychodzi fajnie. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, który złożyłem po 2 dniach użytkowania z parka. Rzeczywiście obrazek daje radę, jeżeli chodzi o amatorskie nagrywanie, o nagrywanie wspomnień z wycieczek, nagrywanie krajobrazów z wycieczek, do domowego albumu, czy też do pochwalenia się znajomym. Naprawdę jest to bardzo fajny dron. Podsumowując, moim zdaniem, jeżeli szukacie drona, który miałby być poręczny i lekki, żebyście mogli go zabrać w każdą wycieczkę, w każdą podróż, naprawdę polecam Sparka. Myślę, że DJI będzie jeszcze wypuszczało dużo aktualizacji do niego, ponieważ te sterowanie gestami na pewno będą chcieli poprawić. Jest też kilka błędów w aplikacji, które znalazłem. Prawdopodobnie DJI też już się znalazło i będą na pewno je poprawiać. Ale dron na ten moment lata stabilnie, robi naprawdę też fajne zdjęcia, robi fajne filmy. Mogę polecić. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Taka krótka recenzja w formie takich swoich przemyśleń. Może to nie jest recenzja, tylko to są bardziej moje przemyślenia na temat nowego drona od DJI. Jak zwykle zachęcam Was do zostawiania pytań w komentarzach. Jak się uda, to od razu Wam postaram się odpowiedzieć. Jeżeli pytanie w komentarzu będzie dłuższe, może wtedy też nagram jakiś materiał. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i zachęcam Was do subskrybowania materiału. Postaram się załączać coraz więcej. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć!